Witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Dziś testujemy sobie bardzo ciekawe petardki, jakim są KO0203, myślnik 3, ST trójki, a po prostu inaczej, łatwiej, jak już będę te petardy nazywał, po prostu Corsairsy od Tropika. Czemu te petardy są takie ciekawe, jak to już na początku zaznaczyłem, a są one niesamowicie ciekawe z kilku ważnych powodów, a mianowicie dlatego. Pierwszy powód. Są one dosyć tanie. Jest to nowość. Drugi powód to jest to, że są to praktycznie, jest to nowość na rok 2018. Trzeci powód to jest to, że mają certyfikat C, ale to normalnie by nikogo nie dziwiło, że petardy muszą mieć sobie certyfikat C. Swoją drogą mają aż 80 gram prochu NEK na paczkę, co jest naprawdę bardzo dużo. Praktycznie 1 gram NEKu wychodzi na petardę, a wcale takie drogie nie są, bo około dyszkę za paczkę trzeba dać, więc wydaje mi się, że za 80 gram NEKu nie jest to zbyt dużo. No, oczywiście jest to partia z 18 roku, skoro jest to nowość. I jest to emiter dźwięku przy tak małych petardach, ale jednak jest to emiter dźwięku, klasa P1. Więc tak, co do samych petard, coś Was teraz właśnie bardzo zszokuje, a mianowicie to, iż one są na draskę, a nie na żaden ląd i są jeszcze na dodatek emiterami. Także tu jest bardzo duże zaskoczenie, przynajmniej dla mnie było. I co do samych petard, tak. Jakość wykonania bardzo ok, jakość, jak to wygląda, design opakowania mi się osobiście bardzo podoba. Bardzo fajny jest też patent w woreczku stronowym, dorzucają nam fajną draseczkę, z której nie miałem okazji korzystać, nawet jej nie otwierałem, ale widzę, że jest dosyć twarda, sztywna i obustronna, więc powinna wystarczyć na naprawdę sporo petard, a nawet ją sobie w tym teściku przetestujemy. Więc naprawdę petardy na pierwszy rzut oka wydają się bardzo fajne, a zresztą zobaczcie sami, czy jest jakoś tak fajnie nie wyglądają te petardy, jakoś tak nie wiem, mi się bardzo podobają przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale ważna jest też moc, a nie tylko wygląd i design, więc o mocy przekonamy się już w dalszej części testu, na który Was serdecznie zapraszam i w tym momencie chciałem też podziękować i zaprosić Was na sklep bombashop.pl, od którego właśnie te petardy do testu dostałem. Także lecimy z tematem. Teraz test petardy trójstrzałowej od Tropika na draskę w wodzie. Zobaczymy, czy wybucha. Okej, więc lecimy z tą petardą. I wpadła idealnie do wody. Jak najbardziej w wodzie wybucha, ale tylko jeden raz. Dobra, więc lecimy z testem tych trójstrzałowych petard. A potem jeszcze co do testu w wodzie okazało się, że one jednak sobie lightowo w wodzie wybuchają, wszystkie trzy. Tylko akurat ta jedna sztuka by się zdarzyło, że tylko jeden strzał wybuchnął, a nie wszystkie trzy. Potem odpaliłem jeszcze jeden i było jak najbardziej ok. Wow, tylko dwa strzały, ale były naprawdę głośne, co pewnie sami mogliście usłyszeć. O, możemy zobaczyć jeszcze, co zostało tutaj. O, właśnie w taki sposób to wygląda, jak się taką petardę rozwali. Także teraz polecimy z puszką. Myślę, że ta petarda jest spokojnie na tyle silna, żeby sobie poradziła z tą cięższą puszką. I zobaczymy, jak ją podbija. Ten strzał trzeci wybuchnął w powietrzu i był naprawdę dosyć głośny. No to niezłe było, tego się nie spodziewałem. No ale puszka jakoś wybitnie w górę nie została podbita. Ale petardy są głośne, mimo że jakiejś wielkiej mocy nie mają. Więc tak, podsumowując efekt petard KO0203 myślnik 3 Corsairs od Tropika, powiem Wam, że naprawdę jest to produkt, który nie zaskoczył mnie mocą, ale za to zaskoczył mnie wieloma innymi rzeczami, ale oczywiście w bardzo pozytywny sposób. Naprawdę, jakość wykonania jest niesamowicie wysoka. Na pewno na duży plus jest to, że te petardy są nadal na siarkę, na draskę i to jest fajny powrót do takiej retro pirotechniki, która ma CE, jest emiterem, a nadal trzyma klasę i przypomina stare, dobre petardy sprzed wielu lat. I za to wielki plus dla Tropika, że się podjął zrobienia takich petard. Naprawdę są bardzo fajne. Jak mówiłem, moc nie jest zbyt duża tych petard, ale jakość wykonania, cena, która nie jest zbyt wysoka. 10 zł za 100 takich petard to jest naprawdę według mnie całkiem ok. Tym bardziej, że strzelają po 3 razy, więc 300 strzałów z paczuszki za niecałą dyszkę to naprawdę jest bardzo
przystępna cena i myślę, że się opłaca jak najbardziej kupić. Do tego jeszcze draska w gratisie, ładna poligrafia, która naprawdę fajnie w stafie się będzie prezentowała. I to chyba na tyle mogę na temat tych petard powiedzieć. Ode mnie ocena 8 na 10. Myślę, że to jest dosyć optymalna ocenka dla nich. To by było na tyle w tym teściku. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście możecie też napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tych ciekawych petardkach, no, w które w sumie zaczynają, no, może jakąś nową erę emiterów na draskę. Kto wie?